wytrzymała guma, nie? Was wszystkich w otwarciu polskiego sklepu pierwszego motocyklowego w naszym Toronto GTA i tutaj mamy przeważnie dead bike'i. Nasz store to jest Motorrad Alley i zapraszamy wszystkich Polaków i nie innych. I no tak jak widzicie, przeważnie dead bikes. Otwarci jesteśmy w piątek, sobotę na razie. A w niedzielę spotykamy się wczesnego ranka na wspólny ride, który jedziemy do lasu zwiedzać niedźwiedzie i salny i tak dalej. Na razie. Jaka jest przyszłość tego zakładu? Ja mam nadzieję, że będzie przyszłość. Inaczej to wiesz, utopione pieniądze, nie? Tak. Prosimy dalej. Tutaj jest jakiś facet. How are you? What's your name? Frank. His name is Frank. What do you think about this shop? I hope it goes well for me. Yeah? Do you like the bikes? Like, do you know anything about them? I know a bit about bikes, yes. Which one you like the best? I'm into street bikes. Street bikes. So, is there anything you like here? I never really liked the taxi. Szukamy właśnie kogoś, żeby udzielił nam wywiad. Szukamy kogoś, żeby udzielił nam wywiad. Czy chcecie nam udzielić wywiad? Nie? Spadaj. Dobra. Jeszcze raz jestem tutaj w tym zakładzie. Chcę kupić motor. Jaki byś motor mi chciał? Dla mnie, ja dopiero zacząłem jeździć niedawno, mam prawo jazdy, ale jaki jest najlepszy motor dla mnie? Jeżeli masz prawo jazdy dopiero, to ja bym powiedział, że nie kupujcie sobie takie, co tu chyba stoją, tak? Bo to jest pierwszy przykład chodzącego motoru, tak? A drugi przykład, który właśnie coś się z nim stało. Tak. Także wiesz, insurance jest $3,000, nie ma sensu tyle pieniędzy wydawać. Kupujcie sobie takie. Taki, tak? Dla których możemy pojeździć w lesie. W lesie? A powiedz mi w ogóle, ile, jak duży jest silnik? 250 wozów, elegancko. Możemy pojeździć bardzo tanio do utrzymania. Zawsze co niedzielę jeździmy. Nie mam problemu z nim. A jeszcze szczególnie Honda to jest. Gwiazdka pomyślności. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie, a kto z nami nie wypije, niech go piorun trzaśnie. Okay, that's fine. You want to say something about this place? Looks good. Looks good, yeah. Lots of bikes, right? Lots of success. Yeah, lots of people will come. Yeah. Za dużo. Nie, on zawsze tak jest. Słuchaj, ja go znam już kurwa trochę, także ja wiem co on robi. Ale czemu on mi napadł? Ślizgą na wierzchnię, dlatego tak palił tam wtedy. Dobra, ja znalazłem reportera. Siód ucieka, dawaj kurwa, jeden zliczył. Robił kurwa takie tutaj. Krzysiek, weź mu pole jeszcze jedno piwo. Dawaj! Znaczy, że nie
Dobra, dawaj, koło, raz! RC 51, 04, Krzysztof, kurwa! That's it! Poszedł, kurwa, i się nie zatrzymał, no. A! Powiedz tutaj w ogóle, co się dzieje tutaj. Tak, tu otwierane mam... Poczekaj, gdzie jesteś, kurwa? Żeby było ciebie... Raz, dwa, trzy! Poszedł! Kamera, go! Tak, tutaj jest, rozumiesz, nie wiem co, ale coś się dzieje, kurwa? Tutaj 05 ten. Krzysiu, na pierwszej prostej jesteś. Kat, kat, kurwa, kat, kat, kat. Odcinia biegów jest zjebana, znaczy jest zepsuta. Ale Krzysie, kurde. $5. Arek zbiera, Arek płaci. Tak nie do przodu, do tyłu, tylko. Nie, tutaj jeszcze nie skończy, tam jeszcze nie skończy. Gdzie w zakręt? Jaki ten zakręt? O, ten zakręt mówisz? Kurwa. Gromki, nie? I tak idzie, kurwa, do tego, ile raz? Małym, to... Trzeba tutaj śmietnik, żeby nie wyjebał w niego. To przecież jest raka.